Mieliśmy tor przy ulicy Męczenników Majdanka, który został nam po prostu zniszczony z dnia na dzień. Dzisiaj po prostu o 8 rano wjechała tam ekipa budowlana i zniszczyła nam cały tor. Wszyscy wkładaliśmy w to energię, pracę, materiały, pieniądze własne. Tam był zawsze porządek, nie było żadnych skarg tak naprawdę od ludzi, którzy obok mieszkali. I dopiero teraz, nie wiadomo dlaczego, nagle taka sytuacja miała miejsce. Próbujemy coś po prostu zaradzić, bo nie ma w tym mieście miejsca, w którym możemy pojeździć. Skatepark ma 20 lat, może przesadzam, ale jest naprawdę już stary i zaniedbany. Nie ma innych też dobrych, ciekawych miejsc. Bikepark na Janowskiej umarł, był, ale no niestety tam też, gdyby nie chłopaki i nasza praca, to tak naprawdę NP też nie istniał. Szczerze mówiąc, nie mamy zielonego pojęcia, dlaczego został zlikwidowany. Naprawdę tylko po prostu stanęliśmy przed faktem dokonanym. Nagle został cały zniszczony, wjechała, jak kolega mówił, ekipa budowlana i wszystko zrównali z ziemią. Dopiero świeżo się zgromadziliśmy i po prostu czekamy, czego tam się nasza delegacja dowie, ponieważ nie chcieli nas wszystkich wpuścić, więc 5 osób poszło porozmawiać w naszym imieniu.